Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo przeglądzie na kanale. Produkty od Iceyboxa gościły już na kanale, gościły również Clone and Docking Station. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję film, recenzję poprzedniego modelu. Dzisiaj model nieco inny, o bardzo podobnych zastosowaniach, a mianowicie również jest na 3 porty, jeżeli chodzi o SSD, czy nie tylko SSD, bo również HDD teoretycznie możemy klonować. I również ma funkcjonalność i do stacji klonującej, i stacji dokującej, więc możemy używać zamiennie. To, co ten model powinno wyróżniać, to to, że tutaj nie powinny porty na siebie zachodzić. To była chyba jedyna wada, jaką znalazłem w poprzednim modelu. W tym powinno być to rozwiązane nieco lepiej. A więc nie przedłużając, przejdźmy do właściwej części recenzji. Opakowanie ekologiczne, tekturowe, brawo producent, kolorystyka zachowana, zielono-białe barwy, to są barwy, które są znamienne dla ostatnich produktów Iceyboxa. Mamy tutaj do czynienia ze stacją klonującą i dokującą dla dysków 2,5-3,5 cala SATA, to są i HDD i SSD oraz M2 z protokołem NVMe. SSD, bo tutaj oczywiście dysków twardych już nie ma w tym formacie, tylko same dyski SSD. Mamy port USB typu C, natomiast mamy również adapter do USB typu A. To dla tych, którzy nie posiadają za dużej ilości portów C, brawo producent, że o tym też pomyślał. Kodowe oznaczenie IB2924MSCLC31. Mamy informację o tym, że możemy klonować z SATA lub NVMe. Na NVMe taki kierunek kopiowania, klonowania przewidział producent. Bok opakowania tutaj informacja, że nie potrzebujemy żadnego oprogramowania do takiego klonowania. Wystarczy nacisnąć jeden klawisz. Tak to działało w poprzednim modelu i tak to powinno działać w zasadzie dla wygody użytkownika. Mamy oczywiście status diody LED, które informuje nas o statusie i postępie klonowania. Trzy niezależne napędy, jeżeli chodzi o tryb dokowania, czyli tryb dostępności. To na pewno duża zaleta w poprzednim modelu. W zasadzie przez ograniczenie, przez umiejscowienie portów niestety dostępne w tym trybie były w zasadzie tylko dwa dyski. Tutaj mamy możliwość do 3 dysków podłączenia. Mamy też interfejs USB 10 gigabitów na sekundę. Mamy też informację oczywiście o beznarzędziowym montażu. Mamy informację o trybie plug and play. No i właśnie te dwa tryby klonowania z SATA na M2 i z M2 na M2. Mamy również informację o USB typu C w standardzie USB 3.2 generacji drugiej. No dobrze, zobaczmy, co mamy w środku, a w opakowaniu otrzymujemy następujący zestaw. Oczywiście instrukcje obsługi, ale to nas za bardzo w tej chwili nie interesuje, ponieważ obsługa te, przynajmniej poprzedniego modelu, była na tyle prosta, że nie wymagała w zasadzie instrukcji. Mamy samą stację klonującą, dokującą, wykonana z metalu, więc brawo producent. O niej może za chwilę. Mamy też okablowanie USB typu C do USB typu A, ale tutaj mamy adapter, czyli C do C z adapterem do A, tak jak producent na opakowaniu podał. No i mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zasilacz. A ten zasilacz jest, słuchajcie, 12V, 3A, 36W, czyli z dużym zapasem, jeżeli chodzi o moc i oczywiście końcówka. Jeżeli chodzi o samą stację, to tutaj mamy logo producenta i mamy również opisane wszystkie diody. Mamy tutaj jedną diodę odpowiedzialną za SATA. Tutaj mamy M2 pierwszy, M2 drugi port i mamy procentowo postęp klonowania 25, 50, 75, 100.
procent. Jeżeli chcemy klonować, to tutaj mamy źródło, source, a tu mamy docelowy SSD, który należy umieścić w stacji. Mamy też klawisz klon. On oczywiście jest tak fajnie schowany, żeby go przypadkowo nie nacisnąć. To też przemyślana konstrukcja. Tutaj natomiast mamy miejsce na dyski twarde czy SSD, bo też mogą być takie 2,5 cala, 3,5 cala raczej się nie zdarzają. Montujemy tutaj, tylko on jest zawsze napędem źródłowym, więc montujemy go tutaj i ewentualnie tutaj napęd docelowy, albo jeżeli kopiujemy z SSD, to stąd z jednego SSD M2 na drugi SSD M2. Co mamy jeszcze z drugiej strony? Mamy port zasilania, mamy fizyczny włącznik, wyłącznik, trochę oldschoolowy, ale ma być przede wszystkim skuteczny i bezproblemowy w działaniu. I tutaj mamy, słuchajcie, możliwość ustawienia trybu. Mamy M2 na M2 tryb albo SATA na M2. Możemy sobie tryb klonowania ustawić, przełączyć też takim tradycyjną zworką, przełącznikiem, switchem do wyboru, do koloru. Mamy też port 10-gigabitowy oznaczony. Wszystko jest skręcone na śrubki. Mamy też odpowiednie chłodzenie, bo to urządzenie się może nieco nagrzać oczywiście podczas pracy. I tutaj mamy też również informację o tym porcie, że jest to SATA source, czyli źródło SATA, źródło M2 i docelowy M2. No nic, pozostaje mi tylko... A, jeszcze mamy, słuchajcie, drugą stronę. Tutaj mamy informację oczywiście, że producentem jest Ridesonic, czyli właściciel marki Icebox, jak również mamy takie wyścielane gumowe stópki, aby nie ślizgał nam się ten sprzęt podczas pracy. Mnie nie pozostanie nic innego, jak podłączyć sprzęt i sprawdzić, czy jest równie dobry, równie skuteczny jak poprzednik. W systemie Windows, jak widać w zarządzaniu dyskami, widzimy wszystkie trzy napędy naraz. Brawo, producent. Tutaj mamy widoczny efekt klonowania dysku 500 czy 512 GB na większy model 1 TB. Jak widać, urządzenie robi to w ten sposób, że tworzy partycję 500 gigową, 1,5 TB, a pozostałe 500 GB pozostawia jako wolną przestrzeń, więc jeżeli chcemy, możemy albo tą partycję rozszerzyć, ale musimy to już zrobić samodzielnie, bądź też utworzyć nową partycję dodatkową, kolejną 500 GB. Fajne rozwiązanie, bo w przypadku dysków często zmieniamy modele mniejsze na większe, więc tutaj dobrze, że producent rozwiązał to chyba w najlepszy możliwy sposób. Czas sklonowania partycji 500 GB na dysk 1 TB, czyli te 500 GB, to około 12 do 15 minut, więc myślę, że czas sklonowania jest jak najbardziej ok. Pamiętajcie o tym, że całkowicie normalną sytuacją jest to, że po sklonowaniu i podłączeniu obu tych dysków naraz do komputera mamy konflikt adresów i system Windows uniemożliwia pracę jednocześnie tym dwóm dyskom w systemie. Już poprzedni model stacji klonująco-dokującej od Ridesonica był bardzo udanym urządzeniem. Jak pamiętacie, jedynym moim zastrzeżeniem było to, że w trybie dokowania, czyli udostępniania dysków, nie klonowania, niestety mogliśmy korzystać jednocześnie tylko z dwóch dysków naraz, albo z dysku M2 dwóch, albo z jednego dysku M2 i jednego SATA. Nie było ze względu na budowę możliwości skorzystania z trzech napędów jednocześnie. W tym modelu ze względu na inną konstrukcję taka możliwość jak najbardziej jest i udało mi się jednocześnie kopiować dane między tymi trzema napędami. Zapewne również dyski większe, 3,5 calowe będą świetnie sobie tutaj radzić. Natomiast możliwość korzystania jednocześnie z trzech napędów SSD daje duże możliwości. No jest to już swego rodzaju taki prosty, powiedziałbym nawet NAS. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego sieciowego, namiastkę sieciowego udziału dyskowego, to
korzystając z tej stacji, również może taki efekt zbliżony osiągnąć. Po bardzo udanym modelu producent wypuszcza kolejny, jeszcze lepszy, z możliwością udostępniania do 3 napędów w jednym czasie i oczywiście klonowania w różnych wariantach starszych dysków na nowsze, pojemniejsze modele. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu urządzeniach, czy używacie ich, czy chcecie, czy planujecie dopiero używać i co jest dla Was istotne, jak wykorzystalibyście jednoczesny dostęp do 3 napędów w systemie operacyjnym. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja oczywiście proszę Was o, oprócz komentowania, o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Jeżeli macie jakieś pytania, to również komentarze są do Waszej dyspozycji. Na koniec jeszcze pozostaje Wam kilka innych ciekawych filmów na temat innych produktów tego producenta. Trzymajcie się, do kolejnego wideo.